Otwieram 6. sesję Rady Miejskiej w Rybnikach, zwołaną w trybie zwyczajnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne. Ustawowy skład Rady Miejskiej w Rybnikach wynosi 15 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, jeden nieobecny. Witam burmistrza Rybnik pana Bernarda Kalesiewicza. Witam sekretarza gminy pana Seweryna Gutowskiego. Witam sołtysów. Nie wszystkich na coś. Na początku informuję, że na wniosek burmistrza Ryglic porządek obrad zostaje poszerzony o dwa punkty. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli jako punkt 22 porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę jako punkt 23 porządku obrad. Kto jest z Państwa radnych za przyjęciem przedstawionych zmian? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym czytam porządek obrad. Przedstawię się następująco. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 5. sesji, interpelacje, sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym, punkt 6, informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, punkt 7, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 4/15/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku, punkt 8, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice na lata 2015-2029. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rybnice na okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybnice w 2015 roku. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnicach. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnicach do prowadzenia spraw przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miasta Tarnowa. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Rybnicach. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryterium na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Rybnice oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 28/186/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Punkt 21. Informacja o realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Rybnice na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2020. Raport za lata 2013-2014. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem tarnowskim na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Punkt 24. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 25. Zamknięcie 6. sesji. Kto jest za przyjęciem przeczytanego przeze mnie porządku obrad? Kto się wstrzymał, kto przeciw? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwarcie już było, przedstawienie porządku obrad było. Przyjęcie protokołu z 5. sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu 5. sesji bez czytania?
Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje. Są jakieś interpelacje? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza w okresie międzyczesnym. Proszę panie. Panie przewodniczący, szanowna rado, panowie sołtysi. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie od 31 stycznia do 27 lutego bieżącego roku. Wrócę jeszcze na początku do poprzedniej sesji. Były zapytania, w związku z tym spróbuję im pokrótce odpowiedzieć na te, jakie podjęto w tym kierunku działania. Otóż w sprawie oświetlenia LED-owego rozmawiałem z firmą, która jest zainteresowana przeprowadzeniem badań i audytu pod kątem wymiany oświetlenia na terenie gminy. W tym celu przekazano firmie odpowiednie dane. Z tego co wiem, to i pan przewodniczący jakby swoją drogą z kolei z innymi firmami na ten temat rozmawiał i tu będziemy już chyba dzisiaj w tej kwestii rozmawiać. Następne było pytanie w kwestii transportu publicznego. Informuję, że zostały sporządzone trasy przejazdów autobusów i w dalszej części będą one konsultowane pod kątem funkcjonalnego dostosowania do potrzeb mieszkańców. Zapisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym mówią, że zapewnienie transportu publicznego na terenie jednej gminy nie wymaga uzyskania stosownych zezwoleń ze starostwa. W przypadku prowadzenia takiego transportu na terenie powyżej jednej gminy przepisy obligują przewoźnika do wystąpienia o zezwolenie. Zasady te mają ulec zmianie w 2016. Czyli mówimy o tym transporcie do Tuchowa i ono jest jakby podlega takiej biurokratycznym pewnym przeszkodom, które mają się zmienić od 2016 roku. Niemniej jednak cały czas rozmawiamy z przewoźnikami, jakby to udoskonalić na terenie naszej gminy, z tym, że bardzo bym prosił, aby wszyscy mieszkańcy składali wnioski, żebyśmy my wiedzieli też, na jakich zasadach i w których godzinach jest najbardziej potrzebny. Pojawiają się różne takie wnioski na nośnikach internetowych, które czasem nie mijają się z prawdą, bo na przykład w pół do chyba 23.30 zdaje się startowa jest autobus. Znaczy jest pewnością do rynku. Także trzeba byłoby operować rzeczywistymi danymi. My na tej stronie internetowej naszej te rozkłady jazdy publikujemy. Niemniej jednak jest to bardzo ważna rzecz. Dalej będziemy nad tym pracować. Myślę, że w tych miesiącach czy w najbliższych dwóch latach powinniśmy wypracować taki system dobrego połączenia z Tuchowem czy Starnowem. W sprawie podziału działek w Listuszowej był taki wniosek, informuję, że działki zostały wystawione do sprzedaży. Dzisiaj będzie stosowna uchwała. Wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie związanej z regulacją areałów przyległych do lokalnych potoków. Jest opracowywany przez nas wniosek dla mieszkańców o geodezyjne uregulowanie stanu istniejących działek, których adresatem będzie starostwo powiatowe. Mówię o tych działkach w Uniszowej i pan radny, pan sołtys z Uniszowej, szczególnie działki, które zostały zabrane przez wodę. Się okazuje, że właściwym organem do tego, aby takie pomiary przeprowadzić, jest dysponent wody. Ale myślę, że po opracowywaniu takich indywidualnych wniosków dla każdego, my to opracowujemy, każdy podpisze, spróbujemy nadać temu bieg taki administracyjny, jaki powinien być nadany, z zachowaniem KPA i z odpowiedziami. Mówimy o paru lub parunastu rolnikach, których szczególnie inspekcja zmieniła koryto i zabrała grunty przylegle. 31 stycznia w sobotę odbyło się walne zebranie OSP w Joninach. Uczestniczyłem 2 lutego z inicjatywy prezydenta miasta Tarnowa. Odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące współdziałania gmin Wierzchosławice, Żarnos, Krzyszów, Rybice, Pleśna, Radłów, Lisia Góra i miasta Tarnowa na temat rozwiązania problemu zatrudnienia mieszkańców i tworzenia nowych miejsc pracy. Podnoszono również kwestię wykorzystania instytucji prorozwojowej jak Tarnowski Klaster Przemysłowy czy Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ponieważ ten temat musiałby wrócić na koniec, bo dzisiaj byłem już sygnatariuszem podpisu
podpisania porozumienia o współpracy na rzecz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji tarnowskiej. W związku z tym ten temat, mówię, na początku 2 lutego było pierwsze spotkanie, dzisiaj już takie porozumienie żeśmy spisali. To porozumienie ma na celu wykazanie w aglomeracji tarnowskiej wszystkich terenów, które nadawane by się, przygotowane by były i przygotowane są do umieszczenia inwestycji produkcyjnych, czyli do zainwestowania środków różnych firm, czy też właścicieli, to, aby uruchomić firmy, które będą dawać pracę naszym mieszkańcom. To współdziałanie tych 9 samorządów będzie polegało na tym, aby ta baza była w całości w Tarnowie i okazało się, że jeżeli będzie pytanie, na przykład, czy jest możliwe w terenie Pokórza wybudowanie hotelu spa, czy macie działki, to wtedy oni wchodzą i mówią: tak, jest na terenie Ryglic, jest park krajobrazowy, czy na terenie Kowalowej jest taki teren do zagospodarowania. My musimy też takimi terenami dysponować, ale też musimy wiedzieć, że te tereny muszą być w jakiś sposób uzbrojone, mówię, wodociąg, kanalizacja, gaz i tak dalej. Czyli chcący, żeby coś takiego się działo, jesteśmy zobowiązani do tego, aby to w jakiś sposób współdziałać z Tarnowem, bo właśnie tam się pytania wszelkie kierują. Są tu doświadczenia Żabna, na przykład na ten temat, bardzo dobre, że tam Chińczycy operują, mają rozbudowywać swoją firmę. Ja zdaję sobie sprawę, że nasze położenie geograficzne nie służy i nie będzie nigdy służyło jakimś wielkim inwestycjom przemysłowym, ponieważ wzdłuż autostrady tych terenów jest dość dużo w posiadaniu Tarnowa, Lisiej Góry czy też gminy. Także nasze jakby bogactwo jest zaoferowaniem czegoś, co byłoby uzupełnieniem do tych terenów przemysłowych. Być może, że też pobyty weekendowe, ale to musi się oprzeć na rzeczywiście wysokiej klasy hotelach, które będą miały całe wyposażenie spa i tak dalej. Niemniej jednak kierunek jest wyznaczony i jak Państwo widzicie, szeregu gmin zależy na tym współdziałaniu. Ono nie jest zamknięte, na pewno jeszcze przystąpi kilka gmin do tego, aby wspólnie pozyskiwać inwestorów na terenie tej aglomeracji tarnowskiej. Zwłaszcza, że dostaliśmy coś takiego, co się nazywa autostradą, a marzeniem było od lat wielu samorządowców tego terenu, czyli świat mamy otwarty. 3 lutego uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu spółki komunalnej do Rzeczy Białej, na którym szeroko omawiano kwestie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków i zaopatrzenia w wodę, obniżenie kosztów stałych spółki, zwiększenia zbytu i uśrednienia dopłaty do cen wody i ścieków. W tym samym dniu spotkaliśmy się z kierownictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lider w sprawie poszerzenia członków Stowarzyszenia o gminę Ciężkowice i to się już dzieje. Natomiast większość tych ustaleń dzisiejszej będzie na dzisiejszej sesji, czyli kwestia taryf. Myślę, że przy omawianiu tego tematu już ze szczegółami Państwa zapoznam, jeżeli będą pytania. 5 lutego w Czarnym Potoku spotkałem się z wicemarszałkiem województwa małopolskiego, wójtami i burmistrzami. Na spotkaniu omawiano m.in. sprawy dotyczące zbiornika retencyjnego w Joninach, środków pomocowych będących w dyspozycji dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obecny również dyrektor Biura Wojewódzkiego Związku OSP poinformował o możliwości wspierania ochotniczych straży pożarnych w 2015 roku, m.in. przez takie programy jak Małopolskie Remizy, tu występujemy akurat do Kowalowej, Bezpieczny Strażak, tutaj obejmujemy wszystkich strażaków, chodzi tu o kompletne umundurowanie, potrzeby umundurowania do każdej ze straży, oraz Jestem Mały i Wiem Więcej, to jest to, co było prowadzone w Kowalowej, Zalasowej, Dwoi Lubelskiej. Myślę, że może do tego programu inne szkoły i też straże mobilizujemy. Tego dnia gmina Ryglice otrzymała również dotację na odbudowę drogi gminnej, droga na Majchrzaka w Woli Lubelskiej. Finansowana jest w 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. 6 lutego w Krakowie
Uczestniczyłem w naradzie szkoleniowej organizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów. Dotyczyło to źródeł termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych, czyli ta kwestia solarów i tak dalej. 7 lutego w sobotę brałem udział w obchodach 18-lecia działalności Orkiestry Dętej Zalasowej. W tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu OSP w Woli Lubeckiej. 10 lutego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Prochowie wspólnie z prezesem spółki komunalnej w Rzeczy Białej z Tomirem Jędrusiakiem spotkaliśmy się z zarządem funduszu w kwestii związanych z finansowaniem przyłączy do sieci kanalizacyjnej. W tym samym dniu uczestniczyłem w sesji powiatu tarnowskiego. Wspólnie z prezesem chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy te przyłącza do Rzeczy Białej mogłyby być finansowane poprzez kredyt i dopłatę Wojewódzkiego Funduszu, którego dystrybutorem byłaby spółka do Rzeczy Białej i można by było kwoty za przyłącz jednorazowy na przykład rozbić na kilkadziesiąt rat wpłacanych przy korzystaniu z wody. Nie wiem, jak uda nam się ten problem rozwiązać, bo myślę, że najważniejsze, my musimy przedstawić swoją ofertę i mieszkańcy muszą zdecydować, czy skorzystają z takiego rodzaju kredytowania. Mówię o samych przyłączach. Niemniej jednak mieści się to, ten pomysł, mieści się w działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 11 lutego spotkałem się z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu z Rabki Zdroju, który jest zainteresowany prowadzeniem szkół na terenie gminy Legnica. Proszę Państwa, coraz więcej instytucji chce przejmować szkoły od samorządu. Wyćwiczyły się w tym i niekoniecznie sytuacja, kiedy gmina cierpi na problemy powoływania stowarzyszeń lub chęci przejęcia szkoły przez osobę fizyczną i utrzymania publicznego charakteru szkoły podstawowej, niekoniecznie gminy opierają się tylko na swoich mieszkańcach. W związku z tym myślę, że nasze działania, które idą w kierunku pobudzania stowarzyszeń, jakby ich opieki nad nimi po to tylko, żebyśmy się za chwilę nie obudzili, nie przyszedł ktoś obcy i zarządzał naszymi szkołami, zwłaszcza tymi małymi, bo jest to dobry kierunek. I tylko chcę tutaj powiedzieć, że są ludzie gotowi przejąć prowadzenie szkół za mniejsze pieniądze. Myśmy sobie zdali z tego sprawę. Oczywiście wiąże się z tym, że stowarzyszenia prowadzące czy osoby fizyczne nie muszą wypełniać obowiązku wynagradzania związanych z kartą nauczyciela, a wynika to z normalnego kodeksu pracy i tych obwarowań, które dotyczą całego segmentu poza oświatowym. 12 lutego ponownie spotkałem się z prezesem zarządu Centrum Zdrowia Tuchów, panem Tomaszem Oszówką, w kwestii dotyczącej uruchomienia poradni kawy Legnica. Następnie spotkałem się z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy w celu umówienia współpracy w temacie szkolenia dla osób związanych z przetwórstwem drewna. W godzinach wieczornych z Piklerzem w Legnicach uczestniczyłem w biesiadzie organizowanej przez Ośrodek Kultury, tak zwany Babski Cąbel. Proszę Państwa, tutaj dalej trwa ten temat, jeszcze na komisjach, żeśmy tutaj z panią przewodniczącą Komisji Oświaty omawiali temat poradnika. Ona na pewno wróci. Trwają dość intensywne prace nad tym, ponieważ są już lekarze, którzy byliby chętni przyjść. Nie tylko z Tuchowa, ale z Tarnowa. Myślę, że to powoduje też w jakiś sposób sytuację, która ma jakąś taki potrzeb konkurencji. Tutaj musi sobie Tuchów przypilnować, jak będzie chciał, żeby położnicy z Tuchowa przejmowali nasze pacjentki. Dlatego też te rozmowy myślę, że zakończą się pozytywnie i w najbliższym czasie ta poradniaka w Legnicach nam będzie funkcjonowała. 13 lutego podpisałem akt notarialny sprzedaż działki w Zalasowej, która była przedmiotem obrad ostatniej sesji. To ta działka na Przysiłku Dolce. W tym samym dniu uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego Świętego Łukasza w Tarnowie. Następnie spotkałem się z rodzicami uczniów ze szkoły w Woli Lubeckiej na temat poszerzenia oferty działalności szkoły o klasy integracyjne. Powiem szczerze, było to nasze pierwsze spotkanie. Jest wiele znaków zapytania. Rodzice też reagują
na te możliwości tworzenia klas integracyjnych z takim dużym nawiasem. Czyli trzeba będzie na ten temat rozmawiać. Rzeczywiście, jeżeli dojdzie do tej sytuacji, no to musi być to uzgodnione przez wszystkie te czynniki. W przeciwnym razie no będziemy próbować szkołę w Woli Lubelskiej, tak jak i w Joninach, przekształcić na prowadzenie szkoły publicznej poprzez albo osobę fizyczną, albo stowarzyszenie. 14 lutego, sobotę w Lubczy odbyje się coroczne obchody Dnia Świętego Walentego i walne zebranie OSP Zalas Legnice i Kowalowa. Uczestniczyliśmy w tych zebraniach, a w międzyczasie zajadając się pysznymi pączkami w Lubczy. 15 lutego w niedzielę brałem udział w zebraniu mieszkańców miasta Legnice. Nagranie wideo zebrania jest dostępne na stronie internetowej i myślę, że to jest też taka fajna forma, bo nie musimy powtarzać tego, co na zebraniu było, bo wszyscy mogą sobie oglądnąć. Trzeba z tego skorzystać, z tego pomysłu. Tam jest tylko taki jeden wniosek, że osoby biorące udział w zebraniach publicznych mogą być nagrywane, chyba że ta osoba zgłosi po zebraniu, że nie chce być i wtedy się zrobimy jakiś taki myk, bo tak to generalnie nie było problemu. Czy ja pytałam i wyrazili zgodę. Ale ktoś jakby potem, ktoś doszedł późno, prawda, to musi... Nie chcę ujawniać na przykład swojego wizerunku, choć uważam, że atmosfera była bardzo sympatyczna. 18 lutego wspólnie z sekretarzem gminy oraz inspektorem do spraw inwestycji spotkaliśmy się z prezesem Tarnowskich Wodociągów, panem Tadeuszem Rzepeckim. Ustalono kierunki działań, na które mają zapobiec staraniom, stratą wody na wodociągu zalasowym. Mówiono ceny hurtowe przed ostatecznym odbiorem kanalizacji zalasowej. To jest temat jakby może, niemniej jednak bardzo żeśmy ostatnio wzięli się za te straty wody i być może, że w niedługim czasie będą one wyjaśnione z pożytkiem dla gminy Legnice. 19 lutego uczestniczyłem w naradzie organizowanej dla wójtów i burmistrzów przez Małopolski Urząd Wojewódzki na temat zarządzania kryzysowego. 21 lutego odbyło się walne zebranie członków OSP w Lubczy, na którym byłem obecny. 24 lutego w Spichlerzu w Legnicach uczestniczyłem w konferencji dotyczącej strategii Marki Karpackiej. W tym dniu spotkałem się również z proboszczem naszej parafii. Dograliśmy ceny, ten dom, który teraz wynajmujemy, dom parafialny, jest dalej do dyspozycji tych trzech instytucji, to znaczy SDS-u, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Stowarzyszenia Senioralnego, tak to nazywa, czy Klubu Seniora. 25 i 26 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Stałej Rady Miejskiej w Legnicach. W zakresie działań drogowych, bo na pewno takie pytania wytrwały, będą kierowane, jest przygotowanie wniosku o przyznanie środków budżetu województwa na PROW z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych na przebudowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tam jest to w przygotowaniu. Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia polegającego na udrażnianiu rogów, no i na kruszywo. I to myślę, że w miesiącu kwietniu dopniemy już z rozstrzygnięciami i od połowy kwietnia, w miesiącu marcu albo połowy kwietnia już powinny się ten i kruszywo, i koparka ruszyć w teren. Także proszę wszystkich mieszkańców o odrobinę cierpliwości, a radnych też o wspomożenie i sołtysów w tym, że no nie wszystko się od razu da zrobić, bo mamy do czynienia z roztopami i przejazdy dzisiaj są trudne, zwłaszcza na drogach, które nie są asfaltowe. To dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania do rządu. Czy są pytania do burmistrza? Proszę bardzo. Pytanie. Dlaczego nikt z Rady Sołeckiej ani sołtys radni nie zostali informowani, że jest spotkanie w szkole? Bo mieszkańcy się pytają, na jaki temat to było. No i ja nie wiem, nie jestem w stanie nic powiedzieć. A miało gdzieś tak wszystko
pięknie, przejrzyście robione. To jest coś nie tak. Przecież te informacje można było przekazać. I chodzi o zaproszenie, tylko o informację. To jest moim obowiązkiem uczestniczyć w takich spotkaniach. Dziękuję. Ja od razu powiem, że w szkole na wniosek dyrektor spotyka się z mieszkańcami uczniów, z rodzicami. To było zebranie rodzicielskie. Nie ma dyrektor obowiązku, nie wiem, czy państwo radni uczestniczycie, czy sołtysi w zebraniach rodzicielskich, ale ja się pierwszy raz z takim czymś spotykam. To było normalne spotkanie z rodzicami w kwestii stworzenia klas integracyjnych. I tutaj ani dyrektor nie ma obowiązku, ja byłem gościem na zebraniu. Na zebranie rodziców dyrektor mnie poinformował, że będzie zebranie z rodzicami i czy zechciałby pan burmistrz przyjechać. Ja mówię, oczywiście przyjadę, poruszymy te sprawy, bo przecież wiadomo, że kwestie Woli Lubeckiej, ilości uczniów i tego pomysłu na klasy integracyjne wymagają konsultacji. I to uważam, że to było takie pierwsze. Natomiast nie rozumiem pytania. No nie rozumiem pytania. Nie akurat do pana kieruję, bo to powinien dyrektor poinformować. Nie? Bo my też chcemy wiedzieć tak samo, co jest planowane. Ale to też... Jeżeli jest... się pytają, to nic nie wiemy. Nie mówię, od czego wy jesteście. Wiem, ale to państwo. Taki... Komitety rodzicielskie i zebrania rodziców działają w kwestii tylko i wyłącznie szkoły. Nawet nie będą mieć, jakby, nie będą mieć mocy sprawczej, cokolwiek się z tą szkołą może dziać, dlatego że tą moc sprawczą ma akurat rada gminy. I to można powiedzieć tak, no, było spotkanie z rodzicami i zaproszono burmistrza, no to przyjechałem. Te zebrania się odbywają pod koniec okresu, we wszystkich szkołach się odbywają, we wszystkich szkołach. No ale wiem, że w Wielunach były takie spotkania, nie, robione, były też tak samo i byli zaproszeni. I tu radny i są, może sobie poinformować, coś wiedzieć, co się dzieje. Dobrze, dyrektorzy szkół nie podejmują bardziej... No powinni, rzeczy, tak poinformować. Żeby jednak tego radnego poinformować. Nie zapraszam, tylko poinformować, po prostu jak będą. Bo tutaj tak burmistrz mówi, on dostał zaproszenie, on dostał informację od dyrektora szkoły, także dyrektorzy szkoły, no nie się dyrektorzy szkoły po tej dyskusji obecnie myślę, że będą teraz informować jak. Bo tak by należało. Proszę bardzo. Ja troszeczkę w kwestii sprostowania. Mój kolega powiedział, że w Wielinach były rozmowy w sprawie przekształcenia szkoły. Odpowiedź nie było. Odpowiedź nie było. Rozmowy były oczywiście, ale w sprawie powołania stowarzyszenia. A czy to stowarzyszenie zajmie się haftem, czy malowankami, pisankami, czy może kursami tańca, no to jest kwestia do dogadania. A przejęcie szkoły to jest ostatni etap, który być może gdzieś tam kiedyś będziemy na ten temat dyskutować, także żeby była jasność, że takiego czegoś na razie w Wielinach nie było i nie rozmawiali. Spotkaliśmy się oczywiście, ale tylko po to, żeby założyć stowarzyszenie. Założymy, zarejestrujemy i rejestruje się, trwają uzupełnienia, a później będziemy dyskutować. No ale było spotkanie. Dyrektor nie musi jednak. Nie, wywiadówka nie ma, ale wywiadówki, no jak ja teraz szkoły za nas, jak pamiętam. To dotyczy wszystkich mieszkańców. No to wywiadówka nie dotyczy wszystkich mieszkańców, tylko dotyczy uczniów rodziców. Także dyrektor poinformował burmistrza, tak miał życzenie, no a nie musiał reszty społeczeństwa. Proszę bardzo. To pozwoli lecie. Bardzo serdecznie dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko tyle powiem, że to nie jest kwestia być radnego czy być sołtysa, to jest po prostu obowiązek w takich ważnych sprawach jak temat szkoły uczestniczyć, a żeby nie wyszło na to, że czy radny, czy sołtys po prostu lekceważy swoje obowiązki. Chcemy to tylko powiedzieć, przecież nie to jest kwestia tego, że na tym jednym spotkaniu czy zebraniu można podjąć wiążące decyzje. Natomiast te decyzje trzeba wypracować.
demokratyczne ciała, radne i tak dalej, sołtys, Rada Sołecka, no też powinny w tym po prostu uczestniczyć, bo nawet rodzice tych dzieci, które w obecnym momencie pobierają naukę, chodzą do szkoły, no też nie są w 100% reprezentacją danego środowiska, które w tym temacie mogło i powinno i należy, żeby się wypowiedziało. To tylko tyle. Ja tylko potem...